Chyba żaden z kibiców, którzy zajmują miejsce na stadionie, nie ma wątpliwości, że dzisiaj czeka nas tutaj pokaz bardzo dobrego futbolu. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj czeka nas pierwsze spotkanie o awans do ćwierćfinałów tegorocznej edycji CONMEBOL Libertadores. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Wreszcie wkraczamy w fazę pucharową CONMEBOL Libertadores. Tutaj liczy się każdy szczegół, a przede wszystkim doświadczenie. Trzeba wiedzieć, kiedy ruszyć na rywala, a kiedy zdjąć nogę z gazu. Bardzo jestem ciekaw, jak nam się ułoży ten półmecz i z jakim nastawieniem obie ekipy wyjdą na murawę. Mają w składzie kilka silnych nazwisk, postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz, co tu dziś pokaże? Ten gość jest teraz w gazie, notuje okres bardzo dobrej gry i sypie golami jak z rękawa. To mogą być jego rozgrywki, wykorzystuje nadarzające się sytuacje, sam je sobie kreuje, a kolejni rywale nie mogą wciąż znaleźć na niego sposobu. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Jest coraz bliżej pola karnego. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Próba strzału. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. No i mamy róg. Teraz z rogu na 11 metr. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Dobra, teraz poszła piłka. Może im dać prowadzenie. No, dobra, to była obrona. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Doskonała piłka za plecy obrońców. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota.
Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Uwaga, bomba z daleka! Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przelobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się. Na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Piłka zmierza w stronę bliższego słupka. Uwaga, wciąż groźnie, mimo wybicia. Ale urwał! Szkoda, że zabrakło szczypty celności. Dobra piłka na dojście. I mamy dublet! Tak jest, proszę Państwa! Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Gdy podanie znalazło drogę do celu, wiadomo było, że okazja zakończy się bramką. Dobre wykończenie. Dwa do zera. Gramy dalej. Flores. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie.
piłka z wolnego, posłana w szesnastkę. Przeciwnik nie odpuszcza. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Uwaga! Wciąż niebezpiecznie! Proszę Państwa, to już 3 gole przewagi! To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację 2-1 musieli wykorzystać. I mamy obecnie 3-0. Sędzia stosuje korzyść. Ależ interwencja w polu karnym. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Spalony. Minimalny, ale jednak. Sędzia na posterunku. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Do końca zostało już tylko 5 minut. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też, jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają, aż mecz dobiegnie końca. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Jest więc koniec meczu. Miejscowi kibice opuszczają już trybuny z poczuciem pewnego rozczarowania. Ale to zrozumiałe. Ich ekipa zaczyna dwumecz od porażki. I w rewanżu będzie trzeba odrabiać straty. Strona przyjezdna z kolei ma wszelkie powody do zadowolenia. Widać było, że zależało im, by rozstrzygnąć losy po meczu już dzisiaj. Ten wynik to na pewno spory atut przed rewanżem, ale drugie spotkanie to nie musi być wcale spacerem.